Pani marszałek, szanowni państwo, dyskutujemy o krótkim, ale bardzo ważnym projekcie ustawy, bardzo ważnym społecznie. I pytania, czy prawdą jest, że na tę ustawę czekają nie tylko właściciele prywatnych działek, ale również rolnicy, którzy do tej pory musieli uzyskiwać zgodę i wnosić czasem horrendalne opłaty za wycięcie drzew na gruntach przeznaczonych pod użytkowanie rolnicze, a gminy nie miały możliwości odstąpić od naliczania tych wysokich opłat. Trzeba pamiętać, że rolnik korzysta z gruntów w celu utrzymania ich w dobrej kulturze rolnej, do czego obligują go przecież inne przepisy. Z jednej strony musi dokonać wycinki, z drugiej zaś samorządy naliczają na niego horrendalne opłaty. A jak horrendalne, o skali tych opłat mówiłam w trakcie komisji. Rolnik z mojego powiatu, powiatu szczecineckiego, wydzierżawił 20 hektarów gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych i gmina naliczyła mu opłatę w kwocie 39 milionów 700 tysięcy złotych i nie mogła odstąpić od naliczenia tej opłaty. Czy proponowany projekt zmieni ten stan? Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł.